20 mili słoneczna niedziela, koncert życzeń Stella, portalu OXPL. Witają Was Ania Musioł i Dorota Kochman. Witajcie, witajcie moi Rostomili. Ja Wam tak muszę powiedzieć, że my tu w Bacówce na Buczu w Górkach Wielkich już są od wczora. Bo my strasznie chciały wczoraj już ten koncert nagrać. No, strasznie by chciała. Zbierałyśmy się do tego. Mieszani łowiec. No ale niestety tak ten Redyk i ta kapela i to wszystko, co się tu działo, to nas tak pochłonęło, że dziepro dziśka mamy kapkę siły, żeby się tym zająć. Ania, bo wiesz co, ja tak Cię obserwowała na tym Redyku i Ty żeś się tak mieszała z tymi synkami z tych maliniorzy, niczym te łowce na tej hali, wiesz? Tak Ci chciałam zwrócić delikatnie uwagę. A jak ja się mam z nimi nie mieszać, jak ja z nimi grą? No ale wiesz, no tuż tu chodziłaś, tam chodziłaś, koncert trzeba było nagrywać, nie szło się domieszać, także się to namieszała z tym wszystkim, wiesz? Ja, wiesz co, a Tyś w tej Bacówce też strasznie długo była w środku, sama niewiadomośki. A wiesz co, Ania, ty lepiej powiedz, o co to chodzi z tym mieszaniem łowiec, bo ja już wiem, ale może nasi widzowie nie wiedzą, to im wytłumaczmy. No to moi Rostomili, tak z grubsza rzecz biorąc, Redyki polegają na tym, że gospodarze z różnych gazdówek w danej wsi, czy w danej parafii, bo różnie to bywało, sprowadzają swoje barany, swoje małe statka do jednego wielkiego stada i powierzają to bacy, znaczą sobie te barany, liczą wielakiery mo, wielakiery dowo do tego stada, jakby mu wilki zjedli co na holach, to uszy się tym baranom obcinało, bo tam były znakowane i się nosiło, że to jest ta strata, żeby każdy gazda wiedział, że one po prostu nie zostały sprzedane albo co, a żeby stado się poczuło jednym stadem, a nie że same obce barany, to chodziło się podczas tych redyków dookoła nich z takim kadzidłem z ziół zrobionym, żeby one nabrały wspólnego zapachu i się zjednoczyły wokół swojego pasterza. No właśnie, a na tych halach to kapkę niebezpiecznie jest, bo słyszałam tutaj, żeśmy rozmawiali z gospodarzem, że to jednak te wilki są kapkę niebezpieczne tutaj na tych naszych terenach. No cóż ci powiem, taki to jest. Trzeba uciekać, co by nas też nie napadły, Ania, bo wiesz co, no kapka by się i może ze mnie pożywiły. Wiesz co, jakby mnie dopadły, to byś śmiało mogła jeszcze uciec. Wiesz co, dobra, nie fulejmy już, weźmy się roboty, bo na życzenia wszyscy czekają, wiesz? Dobra, to bierzmy się. Masz tam jakieś ciekawe, nietypowe święta? Mam, a wiesz co, powiem Ci, najpierw na dzień dobry to by trzeba było złożyć życzenia swoje wszystkim pielęgniarkom i położnym, bo one mają dziś o święto, świętują, na co dzień pracują ponad miarę na czterech etatach, słuchaj, opiekują się nami, także wszystkiego najlepszego pielęgniarkom i położnym, a za dwa dni aptekarze świętują, to też jakby było. To ja im życzę dobrych okularów, żeby umieli rozczytać to doktorskie pismo. O, to na pewno im się przyda, no i żeby te leki też dla nas dobre robili, także co by my wszyscy zdrowi i szczęśliwi byli. Toż to super, jeszcze tam co masz ciekawego? Wiesz co, no ta kapka tu mam, no jest na przykład 18 maja Dzień Muzeów. No i... A, no to trzeba zaprosić na te wszystkie noce muzeów, które w regionie nadal trwają. Część już się odbyła, ale jeszcze ciągle porę nocy muzeów przed nami. Śledźcie to na portalu OXPL w kalendarzu imprez. No i co jeszcze tu mamy? A, żebyś ty nie zapomniała, 15 maja Dzień Polskiej Niezapominajki. Także żebyś z tą pamięcią miała wszystko pochytane. Tego dnia. Ania! Ania! Dobra, chytajmy się tej roboty. Nie zrozumiałam tego, ale darmo. No dobra, no to chytamy się życzeń. Panu Bogusławowi Lalikowi z Brennej z okazji urodzin, które minęły 10 maja, samych sukcesów, nie jedynie tych artystycznych, ale też i osobistych, co by się czelotka w zespole powiększała, buty się od tańcowania nie drżyły, a zdrowi dopisywało. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego życzą przyjaciele z Brennej i grupa artystyczna Brucliki. 15 maja swoje urodziny obchodzi pan Zdzisław Gawlas z Górek. Panu Zdzisławowi zdrowia, pogody ducha, sukcesów, radości na każdy dzień i wszelkiej pomyślności. Malutkiemu Mateuszowi, tanecznemu koledze ze zespołu regionalnego z okazji urodzin przypadających na 16 maja, wszystkiego dobrego, dobrej urodzinowej zabawy, spokoju i wszelkiej pomyślności życzy Hanka. 18 maja swoje urodziny obchodzi Patryk Dymkowski, nasza duma Śląska Cieszyńskiego. Życzymy wszelkich sukcesów, pomyślności na koncertach, na scenach. Niech się darzy, mnoży. Jeszcze o Tobie na pewno będziemy słyszeć na wszelkich możliwych festiwalach muzycznych. Tego wszystkiego i zdrowia, szczęścia, radości. Tego życzy cała redakcja portalu OX.pl. Moi Rostomili, jeszcze 15 maja wypadło święto rolników. To święto rolników
kierzy w tym dniu wspominają swojego patrona, świętego Izydora Oracza, pochodzącego z Hiszpanii. I z tej okazji życzymy wszystkim rolnikom z naszego regionu dobrej pogody, deszczów są roz, żadnego gradobicia od orki do orki i szumnego plonu. 20 maja swoje urodziny obchodzi pan Krzysztof Grańcy z Koczowa, miłośnik szlaków górskich i nie tylko górskich. Serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, radości na każdy dzień i wszelkiej pomyślności. Tego życzą zamiłowani turyści i skoczowianie. No to co, to już było ostatni? No ostatni, Ania, tak się dzisiaj złożyło, że mamy tyle życzeń. Ja myślę, że nie będziemy tak stoć, wiesz, bo to ze stania nic nie ma. 17 maja jeszcze mi się, słuchaj, wspomniało, no, że jest dzień nadciśnienia tętniczego i w ogóle ja sobie tak stwierdziła teraz, że my powinny się ku tej farmacji. Bo to jest jednak, są my tutaj, słuchaj, w Brennej. No to słuchaj, Dorotko, to jest nic prostszego, bo w Brennej, i nie tylko w Brennej, w całym Beskidzie Śląskim, Kosz do Łąka to jedna wielka apteka. Także pójdziemy sobie jakich leków poszukać. Chyba ja. Na początek Tomek chciał, aż mu nazbieramy niszków lekarskich, bo będzie syrop robił. No ja, bo on łazi po tych górach, wiesz, on też tak jak niczym te wilki, jak wyskoczy z jakiego krzoka, kansika i tam wiele metrów nad poziomem morza, to się dziełchy mogą go wystraszyć. To potem jak tak połazi po tych górach, no to potem je chory, gardło go boli, no i jedynie mniszek może pomóc. Także Tomek, idziemy ci kapkę kwiatków nazbierać. Ciśniemy. Na razie. Ania, podziwaj się, jakie tu są piękne te... Ty, ale my jeszcze nie powiedziały jednej strasznie ważnej rzeczy. Posłuchajcie, drodzy jubilaci, zostawiamy was z piosenką strasznie fajnych synków. Może nie z ziemi cieszyńskiej, bo bardziej spod Beskidzio, ale są to studenci m.in. cieszyńskiego USIA, Rocker Soul, bardzo fajne chłopaki, bardzo fajne granie. Zostawiamy was z piosenką Płomienie. Do uwidzenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Niepoliczonych nigdy gwiazd, zapomniany szept ustąpił miejsce na gniew. Czy gdzieś głęboko tam i się jeszcze dobra żar? Te słowa proste tak, jak ciepły podmuch, wzniecą miłość w nas. Niechaj strawią nas.
ogrzeje cały lodowaty świat. Niechaj strawią nas płomienie znane od tysięcy lat. W twoim ogniu się ogrzeje cały lodowaty lodowaty świat.